Cześć, sianko, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już 121 odcineczku na serii Na Polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. I kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca lutego po 1900 subskrypcji, więc zostaw tego suba i wyślij koleżance lub koledze ten filmik, żeby jak najwięcej osób zobaczyło. I jak wyślecie, to będziecie mieli najlepsze ferie w życiu, albo mieliście, albo macie już. No, co? Napiszcie hashtag ciężarówka, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo lecimy po ileś tam osób. Co? Co będziemy w tym odcinku robić i dlaczego hashtag ciężarówka? No co, widzowie, jak widzicie, hashtag ciężarówka z racji tego, że jak widzicie, stoi przed nami ciężarówka. Zapytacie, czy ja to jest ciężarówka. Od razu wam mówię, nie, to nie jest moja ciężarówka. Po prostu przyjechali, widzowie, po pszenicę moją. Tutaj oczywiście, widzowie, zakontraktowałem pszenicę u nich, bo mi dali jak największą cenę. Bo na skupach dają małą cenę, a widzowie, sobie zakontraktowałem ten... Oni mi po prostu dają większą cenę, dali trochę, widzowie, większą cenę, więc... A tutaj my na naszej serii, widzowie, musimy zarobić i to sporo pieniędzy, no bo wydatków będziemy mieli na wiosnę i to bardzo dużo. Ale co? Jak widzicie, tutaj, widzowie, sobie wyjdziemy ten... Na tu naczepę, jak widzicie, widzowie, już ten kierowca był u kogoś innego, załadował pszenicę, teraz widzowie u nas zaraz się będzie ładował, tak w ogóle nie wiem kiedy, ale to może widzowie, on nie chce być po prostu nagrywany, no bo jak ja powiedziałem, że będę tutaj zaraz nagrywał, no to on powiedział, że idzie do sklepu, więc no, może widzowie nie chcą być nagrywane, albo widzowie poszedł się czegoś napić, albo poszedł się widzowie na jedzenie, co zjesz, ale co, mniejsza o to, mam nadzieję widzowie tutaj się... On tutaj, ta żmijka nie będzie za mała, bo nie mamy innej żmijki, ale mam nadzieję, chyba widzowie nie jest za mała, bo na najwyżej widzowie, nie wiem, podjedzie rogiem, a tą żmijkę widzowie sobie troszkę widzowie podniesie, no bo to żmijka da się widzowie ją troszkę podnieść, więc no, mam podniesie sobie sam, więc co, a my widzowie nie przedłużając, lecimy do naszego Ursusa żółtego. I w sumie Ursusa, no tutaj na tym gospodarstwie jest tylko jeden Ursus, czyli ten Ursus, więc no. Kiedyś widzowie mieliśmy dwa Ursusy, ale sprzedaliśmy te Ursusy i mamy tylko tego Ursusa 16-14, ale to dobrze, bo nasze gospodarstwo to jest znak, że się rozwija, co? Jak widzicie, podczepiamy pług. Kable tutaj nie trzeba chyba podczepiać kabli, więc no. Co, jak widzicie, jedziemy z pługiem sobie. Zapytacie, dlaczego ja jadę z pługiem? Z racji tego, że widzowie, kupiłem pole nowe. No, zapytacie, ile dałem za to pole? Za to pole, widzowie, dałem 20 tysięcy, więc napiszcie, czy to mało, czy to dużo. Ja myślę, że to jest nie jest jakoś dużo za pole, bo... Są też droższe pola, więc to pole za taką cenę jest godne kupienia było, więc to kupiłem pole, ale to nie widzowie, to widzowie z tego pola oczywiście jest na plus wyjdziemy, no bo to pole można połączyć oczywiście z naszym polem. Zapytacie, gdzie kupiłem to pole, zaraz do tego pola dojedziemy właśnie, więc no. Tutaj, jak widzicie, mamy pole nasze, to jest skultywatorowane albo zgruberowane, już nie pamiętam, tutaj będzie, widzę, siana kukurydza, więc no, trochę musi to pole poczekać na sianie, tutaj jest kolejne pole zorane, a tutaj jest nasze nowe pole, tak, to jest oczywiście moje nowe pole, jak widzicie, tutaj gościu miał rzepak, więc no, ten rzepak będzie za chwilę zorany, to ściernisko rzepaku, tutaj te belki są nasze, tak jakby nasze, ale gościu powiedział, że te belki tutaj tyle lat leżą, tak nie wiem, on powiedział mi chyba 10 lat albo 9 te belki leżą, więc na pewno to te belki weźmiemy jako obornik, po prostu widzowie, wrzucę to ten na rozrzutnik i będzie rozrzucono te belki na
na polu, no bo już do obory się tak naprawdę nie opłaca się brać 9-letnich belek, więc no, co, po prostu oni, te belki są zgnite, także szkoda gadać, więc no, jak widzicie sami, widzowie, widzicie, belki się powoli tak naprawdę przewracają, no bo tamta belka się przewróciła, tutaj też, więc no, stare belki, więc no, albo zrobimy coś innego z tymi belami, ale co, no to zobaczycie na wiosnę, więc no. Co, jak widzicie teraz widzę sobie, będziemy orać, tylko się zastanawiam, od której strony by tu poorać. A, w sumie zaczniemy od środka, tą orkę, bo dawno nie oraliśmy na tej serii, więc sobie widzowie zrobimy od środka tą orkę, a potem to pole złączymy razem z tym, no bo to te pola będą oczywiście połączone w jedno, więc będzie takie jedno wielkie pole ogólnie, więc no. Mi się ogólnie ten pomysł podoba. Tutaj widzowie w końcu to pole zostało, będzie połączone z tym, z naszym polem, no bo to pole ogólnie widzowie było kupione już dawno, no. Dawno widzowie było to pole kupione, ale to no, no jak widzę widzowie, że tutaj trochę źle zacząłem tą orkę, ale to jakoś to wyrównamy na spokojnie. Ja to widzowie wyrównam, to drzewo widzowie też pewno będę musiał ściąć, ale to się zetnie. Czy tam na odcinku to zetnę, albo to może to drzewo zetnę poza odcinkiem, ale tak teraz patrzę, no to drzewo nie przeszkadza, więc chyba nie będę tego drzewa ścinał, no bo to drzewo to doda trochę klimatu, no bo żeby nie było tak pusto, no chyba że postawię tutaj jakieś inne drzewa, żeby to jakoś wyglądało, ale to się jeszcze zobaczy. Co? Jak widzicie, orka zimowa jest tutaj robiona, więc no, robimy oreczkę zimową, żeby to jakoś to wyglądało, no bo tutaj będzie też siana kukurydza. Będziemy mieli w tym sezonie dwa pola kukurydzy i to chyba większe, no bo w tamtym sezonie też mieliśmy dwa pola kukurydzy i to troszkę mniejsze, jak mi się wydaje. Więc w tym sezonie co będzie? Więc będzie trochę tej kukurydzy będziemy mieli, ale to. Ale to tak jakby tak nie patrzeć, no to mało będzie tej kukurydzy, ale to dlaczego, no to się dowiecie już na wiosnę, więc na wiosnę widzowie się na naszym gospodarstwie się tyle pozmienia, że będziecie w szoku i ta seria trochę klimatu też nabierze, więc no, co, ale to zobaczycie, jak na razie nic nie zdradzam, więc no. Ciekawe widzowie, mnie ciekawi, czy ten kierowca się ogólnie już załadował się z tą pszenicą, no bo jak się nie załadował, no to troszkę taka lipa, albo on czeka może na mnie, więc no. Trzeci przejazd jest robiony, ten Ursusik też widzowie chyba w tym pługu jeszcze nie jeździł, więc to jest test tego Ursusa w pługu, no bo zawsze jeździł Fęczor i chyba też Kejsior, jak się nie mylę, więc no. Te dwa ciągniki jeździli w pługu. Więc to jest pierwszy raz, jak jeździ Ursusik nasz z tym pługiem, więc Ursus 105-konny, więc dobrze sobie radzi, więc nie jest aż tak tragicznie, no bo tak naprawdę skiba jest, widzowie, cała skiba jest wsadzona w ziemię, więc to jest orka na grubo tak naprawdę, no bo to orzemy dobre 20 cm, więc nie jest aż tak tragicznie. Ten Ursus, widzowie, ma turbo, jakby się ktoś pytał, więc no, i obciążnik też widzowie też dużo daje, no bo ten przód widzowie się tak nie ślizga, tylko obciążnik tak widzowie go dociąża i on dobrze widzowie ten przód sobie radzi, więc no, przynajmniej widzowie tak jest w realu. Czy to farmingu pomaga? No to nie wiem, czy to farmingu ogólnie pomaga, być może i to pomaga coś tam, ale to. Na modzie zakupywania, no to na pewno coś pomaga, ale tak to bez modu, no to chyba nic sobie nie pomaga. Co? Jak napiję, widzowie się. Wasze zdrowie ogólnie, widzowie. Kto jest chory, no to wasze zdrowie, a kto nie jest chory, no to też jest, widzowie. Wypiłem za wasze zdrowie, żebyście nie byli chorzy. Co? Bo ja, widzowie, jestem troszkę chory, ale to trochę, widzowie się. Już się wyzdrowiałem i mogę dla was odcineczki nagrywać, więc no. Co? Tutaj jest, jak
widać to, widzowie, to jest tutaj ostatni nasz przejeździk. Tutaj nie będziemy tego pola powiększać, no bo to pole niech sobie tak będzie. Tutaj też te belki też mi się, widzowie, tak trochę denerwują mnie, ale to tak naprawdę, jakbyśmy nie mieli tych belek, no to by było pole wielkie i to bardzo wielkie, ale to no niestety te belki tutaj są. Może ich się pozbędziemy, albo je weźmiemy na rozrzutnik i rozrzucimy, ale to się jeszcze zobaczy. Albo te belki tutaj będą tak na jeden sezon, a w kolejnym sezonie, jeszcze w następnym, te belki dopiero weźmiemy, zrobimy z nimi porządek. Nie wiem, jeszcze tak naprawdę muszę pomyśleć. Zależy, ile będzie roboty na wiosnę tutaj, więc, bo tutaj troszkę mamy roboty na tej serii, więc no. Ursusik też, widzowie, daje radę. Zapytacie też, kiedy ten Ursus będzie sprzedany. Ja wam powiem, widzowie, że to jest, ten Ursus jak na razie nie będzie sprzedawany, no bo pod tego Ursus. I co, widzowie, jak sami widzicie sobie, osiemy, na czym my skończyliśmy, no bo tutaj, widzowie, zrobiłem króciutkie cięcie z racji tego, że tutaj telefon mi zadzwonił, ale no. Co, mniejsze o to. Tutaj sobie, widzowie, sobie orzemy, na czym my skończyliśmy. Ogólnie chyba skończyliśmy tym, że gadałem o maszynach, że mamy troszkę maszyn do tego Ursusa, więc no. Też troszkę mamy maszyn do tego Ursusa, też, widzowie, będziemy też maszyny kupować na wiosnę do tego Ursusika, więc będzie ten Ursus miał troszkę więcej maszyn na naszej serii, więc to jest, widzowie, rewelacja. Niby ciągnik 150-konny, a będzie miał troszkę maszyn na naszym gospodarstwie, ale to ten ciągnik, widzowie, w przyszłości będzie jako najmniejszy ciągnik na naszym gospodarstwie, oprócz Władka, no bo Władek zostaje do końca serii. Bo będzie ten Władek, będzie nam potrzebny, a ten Ursus, widzowie, będzie traktowany jako najmniejszy ciągnik na naszej serii. Więc no, co, ale widzowie, zobaczycie, jakie my tutaj będziemy mieli traktory na naszej serii, no bo ja już wiem, ale to wy tego nie wiecie, bo ja, widzowie, już wiem, jak to gospodarstwo będzie wyglądać w przyszłości. W przyszłości tak samo jak i na biednym rolniku. Wiem, jak to gospodarstwo tam będzie wyglądać za parę odcinków, więc no, ja, widzowie, na każdą serię mam ogólnie plan, jak to będzie wyglądać, ale to zobaczycie, bo będzie grubo. Grubo się ogólnie będzie działo. Dwie serie oczywiście są inne. Tutaj, widzowie, są już takie średnie maszyny, w sumie średnie. Czy ja wiem, widzowie, czy są takie średnie maszyny, bo tak naprawdę tutaj nie mamy jeszcze ciągnika 200-konnego, więc może to jeszcze nie jest aż takich średnich maszyn ogólnie tutaj nie mamy, więc no, więc trochę przesadziłem, więc no można tak powiedzieć, że mamy między małymi maszynami a takimi średnimi, no bo dopiero te średnie tutaj na naszym gospodarstwie wchodzą maszyny, więc no, dużych, no to czy będziemy tutaj mieli duże maszyny? Wątpię jednak, no bo to jest takie nie do zrobienia, żebyśmy mieli tutaj duże maszyny, no bo to troszkę tutaj by potrwało, no bo tutaj tak w ogóle mapa tutaj nie pozwala, żebyśmy mieli tutaj duże maszyny w tej części ogólnie. No bo na przykład, widzę tutaj, w tej części, no to duże maszyny spoko są, ale tak jak tutaj, w tej części, no to tak, widzowie, średnio, no bo tutaj ani tu te pola połączyć, ani to nic, w ogóle tutaj praktycznie pola są, jakbyśmy połączyli te pola, no to i tak byśmy tak naprawdę kupili, nie wiem, największy siewnik w grze, no to my byśmy te wszystkie pola połączone, na przykład, czekajcie, zaraz wam to zobrazuję na mapce. No tak jak, widzowie, byśmy na przykład, nie wiem, te pola byśmy połączyli o tak, tutaj to, o to by tak naprawdę byśmy te pola zrobili w ciągu, nie wiem, 20 minut i siewnikiem 30-metrowym, więc no, tak byśmy to szybko zrobili. W ogóle te pola są małe, ale to o to, widzowie, chodzi. Polska mapa, więc tutaj, widzowie, nie trzeba mieć jakichś dużych maszyn. Tutaj mi wystarczy mi tą serię zakończyć na tak między średnimi maszynami a dużymi, wiadomo, będziemy mieli jakieś takie ciągniki duże, ale to
Maszyny, no to może siewnik, będziemy mieli duży rozrzutnik, pługa, no to jednak wątpię, że będziemy mieli duży pług, bo nie ma fajnych pługów dużych, więc no. Tutaj zależy od maszyn. Niektóre maszyny będą duże, niektóre nie, więc no. Niektóre maszyny będą średnie, więc no. No, ale do końca serii, no to jeszcze daleko, no bo w ogóle tutaj prawdopodobnie do końca farminga widzowie pewno zrobię tutaj ze 200 odcinków, wykręcę z tej serii, więc zrobić 200 odcinków na singlu z jednej serii, więc to jest widzowie dla mnie zaszczyt, więc no. Też ta seria będzie od razu widzowie kontynuowana farmingu 20, w nowym farmingu będzie, jak od razu wyjdą polskie maszyny, polskie mapy, no to będzie ta seria od razu kontynuowana, więc no, od razu się tego spodziewajcie, no bo nie chciałbym tej serii tak zostawić, no bo ta seria tak naprawdę stworzyła nasz kanał. Już tyle razy to wam mówię i będę wam to powtarzał. Ta seria oczywiście stworzyła ten kanał i ona zasługuje, żeby była w nowym farmingu, więc no. Więc no, tutaj sobie orzemy i ta po prostu seria też ma klimat po prostu ma i dlatego mi się tą serię chce mi się tak nagrywać, tak samo jak i serię Biedny Rolnik mi się tą serię chce nagrywać. No, co? Tutaj też widzowie to. Pole widzowie jest orane, tutaj trzeba widzowie tamto drzewko oczywiście wyciąć i będziemy to pole oczywiście sobie połączymy, ale ja to zrobię poza odcinkiem już. To pole miałem na odcinku to zrobić, ale to najpierw trzeba wyciąć drzewo, ja oczywiście nie wziąłem piły z domu, więc no, w sumie z domu, no z garażu widzę piły nie wziąłem, więc no niestety. Nie pooramy sobie, tutaj jeszcze widzę sobie zrobimy poprzeczniaki. Tutaj no troszkę widzowie tego jest zrobionego, więc no niestety coś takiego. Jest, myślę, widzowie, że to fajnie wszystko wygląda, więc no. Tutaj coś takiego. Dobra. Tutaj coś takiego, więc tutaj widzowie sobie zrobimy trzy powścieczniaki, no bo i tak to pole będzie kultywatorowane, albo tu będzie gruberowane, ale to jeszcze zobaczymy, bo muszę pomyśleć w ogóle. Tu to pole troszkę będzie z ukosa, ale to może się da jakoś naprawić. Może to jakoś naprawimy na wiosnę, być może. No prawie, być może i nie. Zobaczymy, widzowie, co się da się zrobić no, z tymi polami. Bo pole jest wielkie. Jak jeszcze tamte pola dokupimy, co widać ten za nami, no to będzie gicior. I będzie pole, będzie tak naprawdę wielkie. Będziemy mieli tutaj pola na tej serii, więc no. Rozwój będzie fajny na tej serii, więc pola będą fajne na tej serii, z tego co mi się podoba, maszyny też tutaj będą fajne, tak samo i na serii Biedny Rolnik, tam będą też fajne maszyny, więc no. Więc tylko wyczekiwać rozwoju dalszych na seriach dwóch i będziecie ogólnie zadowoleni na pewno. Co, tutaj mi jak widzę jest robione, ale to pójdzie tutaj kultywator, te mijaki się zlikwidujemy te mijaki, więc ja tego nie będę, albo zrobię jak to pole będę łączył, te mijaki po prostu poprawię, ale to na odcinku widzowie już nie będę robił, no bo żeby ten odcinek nie wyszedł zaraz, nie wiem, 30-minutowy, więc no. No bo nie chcę robić zimowego odcinka aż tyle, bo z wiosny zrobić taki odcinek, no to dobrze, ale z zimy, no to takiego długiego nie chcę robić, po prostu wy byście tak i tak nie oglądali tego, no. Co? Wiem oczywiście to po sobie, jak inni youtuberowie wrzucają odcinki zimowe, to mi się tak średnio widzowie chcę oglądać, więc no, tutaj sobie widzę, coś takiego zrobimy. Belka tutaj, jak widać, spadła. Jedna, ale nie teraz, tylko nie wiem, już dawno temu spadła, więc no. Ostatni poprzecznik jest robiony i będzie pole jak w sam raz skończone, więc no. Tutaj coś takiego, pole skończyliśmy ładnie i możemy jechać do domu, ale jeszcze musimy cofnąć, żeby tutaj zrobić poprzecznik, bo tutaj jest poprzecznik. Poprzecznik też jest ważny. Ogólnie to tak, widzowie, powinniśmy orać.
Tak powinniśmy widzowie orać te poprzeczniaki, no bo tak się ogólnie orze. Nie orze. Bo się powinno ogólnie widzowie zacząć od tego i tak się robić, tak jak teraz, ale to jest no niestety farming i tutaj mocno się orzemy po swojemu, no. Ważne, żeby było to realnie. No, tutaj sobie położymy. Tak, i koniec orania pola. Koniec orki zimowej. Pooraliśmy trochę i jedziemy na nasze gospodarstwo. Ja jestem ciekaw, czy to ogólnie ten kierowca przyszedł i załadować. Ciekawe, czy już ten kierowca ogólnie widzę pojechał tym tirem i ogólnie ciekawe, czy się załadował na tego tira, więc no, jak zajedziemy na gospodarstwo, no to zobaczymy, czy się załadował. Tutaj widzę, zaraz dojeżdżamy do drogi głównej. Tutaj targ jest, na którym sprzedawaliśmy jajka. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Co tutaj nie ma ruchu? Matko Boska, co ten kierowca zrobił? Co jest? Część szczepa się wywaliła? Aż tak? Nie no. Co on zrobił? Co on zrobił? Patrzcie, widzowie, co ten kierowca zrobił? Dobrze, że się ciężarówka nie wywaliła jeszcze. Szczepa się wywaliła, zboże się wysypało. Nie no, moja pszenica, zaraz nie no. Dobrze, widzowie, że ja to nagrywam, bo to zaraz by była to moja wina. A tak to mam udokumentowane, że byłem oczywiście na polu. Co? Manik stoi żywy, ciężarówka, szczepa się wywaliła ze zbożem. Ja cię kręcę. Panie! Widzisz pan, korek taki, panie, tutaj ten, ciężarówka się wywaliła. Ciekawe, czy te kierowcy widzieli, czy się ta ciężarówka wywaliła. Ogólnie, gdzie jest ogólnie kierowca, mnie ciekawi najbardziej. Pewnie zwijał, bo się pewno troszkę się napił pod sklepem, ale co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Nie wiem, napiszcie, co ja mam robić. Czy to mam zgłaszać na policję, czy mam tego nie zgłaszać na policję, co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach już za 2 dni, co? Na razie, cześć.